Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Tadeusz Mąż, to druga część EKG. Witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym studiu Sergiusz Najer, był wiceminister spraw zagranicznych i infrastruktury, obecnie rada nadzorcza Santander, Sebastian Mikosz, doradca w Societe Generale, wiceprezes wcześniej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych i były prezes PLL LOT, Adam Niewiński, założyciel Expandera, obecnie prezes Excelion, doradcy finansowi. Proszę Państwa, WIG20 traci w tej chwili 0,3%. W Londynie wzrost o 0,03%, we Frankfurcie o 0,2%, w Paryżu o 0,13%. Waluty, no cóż, drożeją w tej chwili. Frank szwajcarski o 0,2%, kosztuje nadal jednak 3,09 zł i to dobrze. Euro 0,18% w górę, 3,99. Dolar amerykański 0,11% w dół. Cena 2,82 i także na minusie funt brytyjski 0,12%. Cena 4,53 zł. EKG. Czy jesteśmy się bogaci, czy biedniejsi? Adam Niewiński. Bogatsi. O, tak. To mówiliśmy, proszę Państwa, w pierwszej części audycji o wzroście cen paliw. Jeszcze nie mówiliśmy o pomysłowości Polaków na tańszy cukier. Mówiliśmy o droższej dokładnie żywności. Natomiast o droższej żywności, o tym, że Polacy importują cukier, proszę Państwa, już znaleźli sposób. Można przez internet sobie sprowadzić 500 kilogramów w ciach. Ciągle defetyzm. Pan Adam Iwiński chce nam powiedzieć coś dobrego. Ja twierdzę, że jest dobrze, tak? Bo jeżeli biorę okładkę wprost i czytam o zarobkach gwiazd, jeżeli biorę wyborczą i czytam o zarobkach gwiazd. Gwiazdy jednej pan czytał o zarobkach. No, więcej ich jest tutaj. To jeżeli... Zazdrości pan. Nie zazdroszę, właśnie jestem zadowolony, bo jeżeli w Polsce możemy płacić za udział gwiazdy w reklamie 1 000 000 albo i więcej złotych. 3 000 000 złotych. To znaczy, że jest dobrze. To znaczy, że ta nasza gospodarka jest rozpędzona. To znaczy, że ludziom żyje się coraz lepiej. Bo trudno to sobie wyobrazić, aby jeszcze, nie wiem, 10 lat temu którakolwiek gwiazda za udział w reklamie, to nie jest ciężka praca przez 10 czy 12 godzin dziennie, tylko no, udział w reklamie, żeby dostawała takie garże. Ale polemicznie rozumując, to na tej samej zasadzie prezydent Czeczenii zapłacił dzikie pieniądze piłkarzom Brazylii za to, że przyjechali zagrać w Groznym. I ja rozumiem, że w związku z tym można wyciągnąć wniosek, że w Czeczeniu jest bogatym krajem, bo stać ich na zapłacenie za gwiazdę milionowych garż. No nie. Różnica jest zasadnicza. Różnica jest czym innym jest, jeżeli ktoś czysto komercyjnie to sobie przekalkuluje i wyjdzie mu, że to się opłaca, a co inny, jeżeli jakiś dyktator... To wróćmy do Polski. Polscy piłkarze zarabiają średnio znacznie lepiej niż jest polska liga, polskie kluby i polska reprezentacja notowana w Europie ale na świecie. Ale polska piłka nożna to jest patologia. No dobrze, ale to znaczy kryterium gwiazdy nie pokazuje, że jesteśmy bogaci. Co pana tak boli w tych gwiazdach? Ale ja nie powiedziałem właśnie, że mnie boli. Ja uważam, że jesteśmy bogatsi. Ja uważam, że to jest oznaka, że się dzieje dobrze. Ale musi pan też te pamiętać, proszę państwa, że ty nie jest zbyt wiele tych gwiazd. Akurat ten człowiek, o którym pan mówi, czyli Szymon Majewski. Majewskiego jest jedyny w swoim rodzaju, wie pan, jedyny swój talent. Tak, że ich jest parę. Dzisiejsza Gazeta Wyborcza, proszę Państwa, pisze na ten temat, ile jest warta gwiazda. Reklamowa garza Szymona Majewskiego w PKO BB jest porównywalna z pensją prezesa tego banku. No i cóż w tym złego, że jest porównywalna. Prezes za dwuletnia pensja u prezesa to jest 2 160 000, a garza 3 300 000 i to pewnie brutto. No jeśli bankowi to się opłaca. Dokładnie. I to się przełoży. Ale i to się przełoży. Ale to oznacza, że jest dobrze. Ja nie twierdzę, że jest źle. Oczywiście prezes Niński ma całkowitą rację. Oznacza to, że dojrzewamy na tym rynku. Jesteśmy gotowi zainwestować już nie tylko w kupienie reklamy w gazecie i billboard przy drodze, ale w twarz, która się skojarzy. Ja kipię ze złości, ponieważ dzisiaj rano i wczoraj przyglądałem się tej debacie o garzy pana Szymona Majewskiego. Kto debatuje? No dzisiaj rano była bardzo poważna debata w radiu konkurencyjnym, panie redaktorze, więc nie będę też z pewnej sympatii do tego radia mówił, gdzie wygadowano tak bezkresne głupoty, mówiąc o tym, że minister skarbu powinien się przyjrzeć temu, czy aby z naszych pieniędzy PKO BP nie zapłaciło za dużo. No, ale po prostu absurdu. Panowie, ale nasi słuchacze też mają granice cierpliwości. Kiedy pytają się nas tutaj obecnych, czy jesteśmy bogaci, czy biedniejsi, to jednak to jest pojęcie trochę szersze. To, że parę gwiazd
paręnaście, a nawet może parę dziesiąt, będzie zarabiało znacznie lepiej. I to, że agencje marketingowe zarobią trochę i to, że media na tym nieźle zarobią, oby, i to, że tak powiem, instytucje wydadzą spore pieniądze, to wcale nie oznacza, że jesteśmy bogaci. Ale te instytucje nie wydają tych pieniędzy dlatego, że mają taką fanaberię, czy że są głupie, tak? To nie jest ten właśnie, nie wiem, przywódca Czeczeni czy Libii, który po prostu ma taki widzimisię i chce się pobawić. Ja bym z tym polemizował, dlatego że pozycje rynkowe poszczególnych reklamodawców są różne. I ich, że tak powiem, możliwości, garze, tak powiem, gwiazd celebrytów reklamowych przez lata bywały bardzo wysokie. Przecież mieliśmy celebrytów z zagranicy, którzy reklamowali banki, nie będę już opowiadał, których. Ale nie tylko makarony. Dokładnie. Więc nie traktujmy tego jako wyznacznik czegokolwiek. To nie jest dowód na żadną mądrość inwestycyjną. Czasem obawiam się, że mniej się oburzamy, że ja się na przykład tylko menadżerowie w spółkach, które przynoszą straty, podnoszą sobie, co nie jest rzeczą niepowszechną, wręcz przeciwnie, bywało powszechne wręcz, że menadżerowie, której spółki przynosiły straty, podwyższali sobie swoje... W telewizji, kiedy wszyscy wychodzą robić herbatę, a płaci się miliony. Panie redaktorze, wróćmy do tego bogacenia się czy biednienia, dlatego że nasze bogacenie się jednak naprawdę dotyczy trochę większej struktury społecznej i większej skali przemysłu. Sergiusz Najar z wrażliwością lewicową, proszę bardzo. Nie, to nie jest sprawa wrażliwości lewicową. Nie było sarkazmu, ale ja się, broń Boże, nie wypieram swoich wrażliwości i poglądów. Natomiast ja chcę tylko spojrzeć na sprawę jednak tak, że jeżeli pan nas pyta, czy jesteśmy bogatsi, biedniejsi, ja co jakiś czas konsekwentnie odpowiadam, nie wiem, czy pan redaktor będzie mnie jeszcze zapraszał, ale będę zawsze mówił o tym, że jesteśmy biedniejsi, dopóty nie jesteśmy w strefie euro. I ostatnie wahania złotówki, ostatnie wydarzenie, dziękuję niezmiernie, jest zobowiązanie publiczne. Wskazało na to, że niezależnie od tego, jakie strachy są w strefie euro, i jakie są, że tak powiem, napięcia, to się bardzo cieszę i tu chwalę rząd, mimo że to nie jest rząd lewicowy, za to, że zdecydował się przystąpić do paktu państw strefy euro i nie zachował się ani rząd Węgier, ani rząd Czech, które, jak powiem, postanowili ogłosić, że właściwie ich to nie interesuje. Polska jak najszybciej powinna to ryzyko, te koszty związane z wahaniami złotówki zlikwidować, bo wiem, to jest potrzebne i dla gospodarki, i dla biznesu. I bajki są te, które mówią, że my się będziemy szybciej rozwijać dzięki temu, że będziemy mieli własną złotówkę. No tak, ale to też trudno powiedzieć, że to nie jest element troszeczkę taki demagogiczny, no bo to by oznaczało, że taka Szwajcaria, która nie jest w strefie euro, nigdy nie będzie bogata. Nie, no, Stany Zjednoczone też nie są w strefie euro. Nie można mówić, że my nigdy nie będziemy bogatsi, dlatego że mamy euro. Ja też mogę powiedzieć, że Burkina Faso nie jest w strefie euro i proszę, jacy biedacy. Nie, no to właśnie. To... Nie sięgajmy za daleko, nie bądźmy zbyt szaleni, dlatego że zupełnie inny jest punkt wyjściowy kantonów szwajcarskich i Konfederacji Helweckiej, a zupełnie inna jest perspektywa Polski tu i teraz. Tak, ale Polska się bogaci i nie można powiedzieć, że póki nie wejdzie do strefy euro, to się nie bogaci, tak? Bo to jest absolutnie nieprawdziwe stwierdzenie. Prawdziwym jest natomiast to, że wszyscy i pana klienci, i klienci banków tu zgromadzonych, którzy zaciągnęli kredyty w frankach szwajcarskich, bądź też w euro, płacą niesłuszne i niepotrzebne z tego tytułu koszty, a dyskusje na temat spreadów, którą inicjuje pan premier Pawlak, dyskusje na temat, że tak powiem, kosztów inwestycji. Nie miałoby miejsca. Nie byłoby także tytułu, proszę państwa, w Rzeczpospolitej, czy kredyty we frankach będą wkrótce tańsze, z pytajnikiem. Szwajcarska waluta jest znacząco przewartościowana, wskazują eksperci OECD. 27% osłabił się złoty do franka od połowy 2008 roku. Wówczas frank kosztował rekordowe złoty 96. Zaczekajcie. Z najnowszego raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD wynika, że frank jest przewartościowany wobec euro o 32%, a wobec dolara blisko 40%. Jednocześnie według OECD złoty jest też bardzo mocno niedowartościowany wobec dolara. To sugeruje, że polska waluta powinna się wobec szwajcarskiej znacząco umocnić. Ale nie możemy mieć naraz i euro, i franka szwajcarskiego, tak? Jako naszą walutę. No tak. W związku z tym, jeżeli nawet mielibyśmy euro, to ci, którzy wzięli kredyty we frankach szwajcarskich,
zgodnie z tym artykułem nadal by cierpieli, tak? Bo to frank się umocnił w stosunku do euro. No, no tak, tylko rozumiejąc dalej w ten sposób, to ja wolę być w grupie jednak większego organizmu gospodarczego jak strefa euro, niż, jest, że tak powiem, bronić swojej waluty. Wielce prawdopodobne, że gdyby Polska była w strefie euro, rodacy nasi nie zaciągaliby kredytów w franka szwajcarskiego. Tego nie wiemy. Raczej tak, bowiem wiemy, że frank szwajcarski podąża za euro, jeśli nałożymy ostatnio coraz mniej. Natomiast historycznie rzecz ujmując, podążał za euro. Ale panowie zapominacie o jednej rzeczy, bardzo ciekawej znowu makroekonomicznej debacie. Problemem kredytów zaciąganych w frankach szwajcarskich nie do końca jest tak zwany spread, czyli różnice kursowe i straty czy zyski, tylko koszt tego pieniądza. Tak. Jak pan redaktor był kiedyś uprzejmy się podzielić z słuchaczami, ja sam jestem posiadaczem kredytów w frankach szwajcarskich i śledzę to bardzo pilnie. I nawet gdybym przewalutował, i nawet uznając, że straciłem na różnicach kursowych w stosunku do momentu, którym wziąłem, to i tak wychodzę korzystniej na racie miesięcznej, niż gdybym miał ten kredyt w złotówkach. Więc nie straszmy spreadem, nie straszmy ruchami. To, że frank jest przewartościowany, to każdą gazetę zachodnią, którą się otworzy, to wiedzą. I ja do końca nie jestem pewien, czy byśmy nie brali w CHF-ach, bo francuskie banki... We franka szwajcarskich. Przepraszam, we franka szwajcarskich. CHF-y, proszę tak, państwa. Tak, to jest skrót. Tak. Franki w strefie euro jest kilka procent kredytów, a we Francji, którą znam najlepiej, jest to chyba pod 10% kredytów na nieruchomości, które były udzielane we frankach szwajcarskich, a no z tego powodu, że koszt pieniądza był tańszy, bo są historycznie niskie stopy procentowe Banku Centralnego Szwajcarii. Więc nie róbmy takiej, bo ta jazda tak zwana na te spready, to jest taki łatwy temat tuż przed wyborami. Huzia... Ale ja powiem więcej, ja bym dziś brał kredyt we franku szwajcarskim właśnie. To pozwoliło bardzo dużej grupie ludzi wziąć kredyty na nieruchomości, kupić te nieruchomości. Natomiast ja bym troszeczkę polemizował z panem ministrem Najarem co do wejścia do strefy euro, czy jesteśmy biedni, czy bogaci. Cytując przykład Włoch i Słowacji, gdzie Słowacy naprawdę przysłowiowo uderzyli zębami w dywan, bo po wejściu do strefy euro, do której ponieśli ogromne koszty, ich poziom życia spadł i to spadł bardzo znacząco, co potwierdzają od lewa do prawa wszystkie analizy. Dobrze. Ja jestem za tym, żeby była jasność, to jestem za tym, żebyśmy weszli do strefy euro, natomiast uważam, że tempo wejścia i koszty, które poniesiemy, na pewno nas nie było stać na to, jak to powiedział premier Tusk chyba w 2008, on zapowiadał, że będziemy w 2011 czy 2012, na początku swoich rządów. Absolutnie. Może 2016-17, bardzo chętnie. Nie, kalendarz polityczny oczywiście wskazuje na to, że spełnienie wejścia do euro nie nastąpi szybko i obawiam się, że to nie będzie wynik jakiejś bardzo makroekonomicznej kalkulacji, tylko to będzie wynik po prostu zdolności politycznej podjęcia tej decyzji. Przypomnę, przed nami zmianę konstytucji, bowiem mamy zapisaną złotówkę, mamy, że tak powiem, i do tego też jest potrzebna większość konstytucyjna, więc tu niestety jest proces czysto polityczny i dlatego też ja uważam, że tu musi być jasne stanowisko opinii publicznej, która notabene traci przekonanie do euro, bo jest manipulowane różnego rodzaju opowieściami, jak to fajnie jest bronić złotówkę z przyczyn patriotycznych, mikroekonomicznych i każdych innych. Co pan chciał powiedzieć? Nie. Znaczy, żebyśmy nie dali też wrażenia, że mamy spór co do tego, czy należy wchodzić do euro, bo absolutnie go nie mamy. I rzeczywiście... Na szkodę. Nie, ale tu się zgadzam. Dzisiaj jest piękny dzień, ale zgadzam wszystkim. Prawdą jest, że trzeba być bardzo czujnym na to, żeby nie zrobić z wejścia do euro debaty ideologiczno-politycznej, polegającej na udowadnianiu, tak jak było to we Francji, kiedy żyłem, kiedy tam wchodził euro, że to jest absolutny akt poddania swojej własnej suwerenności, bo to jest bzdura, bo te wszystkie państwa weszły i są jeszcze może bardziej suwerenne.